Dobra. Cześć wszystkim, znowu ponad 7, dalszy ciąg Kameyui. Chyba nam się udało, chyba klątwa została odczyniona. Zobaczmy. この命が尽きていいと思った。それはあなたにとって失敗になるでしょう。考えはしなかった。私は呪いで老いを無理やり止めていた。だから、霊視状態から解放されたら、急に。 Dlaczego nie Awar? Jesteś takim ekspertem od zdejmowania klątw. そう。生きながらえてしまった。だから実はこれからどうしようかと戸惑っているの。 Dołącz do naszego nowego imperium. Moczyron. Kiejak de watashiwa anata to no tsunagari o eta. Anata ga issho ni ikitai to issho o shimesu nara, shitagaimashou. Mou, watashiwa ichizoku ga okashita tsumi kara wa kaifou sareta. Tada hitori no sōreishi Rosalina toshite, anata no tabi ni chikara zoe sasete itadakimasu. Arigato, Avaron. Kore kara watashi to issho ni toshi o totte kureru to ureshii wa. Tej drugiej części jeszcze zobaczymy. Na razie potrzebujemy cię do w paru miejscówkach, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu, ale o tym za chwilę. Przychodzisz ze swoimi zwierzaczkami. Okej. Okay. Za chwilę jeszcze się temu przyjrzymy. Ma swoich własnych, powiedzmy, Yuiki. よろしくお願いいたします。乾杯。ロズリーヌよ。今日からここでお世話になるわ。その、よろしくお願いいたします。乾杯。 今日こそ負けん。酒は山ほど用意してきた。飲み比べと行こうじゃないか。 byłoby ciekawe wyzwanie. Diet, może przyłącz się. Też ponoć jesteś, jak to się mówi, mocny w boju. Nie ma
相変わらず鋼鉄の胃袋だね。今日こそは満足させられるよ。頑張ろう。騒がしいわね、ここは。Jesteś za młoda na picie wina? So kasira. Kore ni nareru no mo skoshi kowai no da keredo. Avaro, amari ki o tsukatte morawanakute mo daijoubu yo.呪いから救ってもらったことは感謝しているわ。でも、もう私は生きることに希望を持っていないの。人間としての幸せを求めるには、私は長く生きすぎた。Mimo że żyje przez setki lat, to nie ma życia. Tak, z pewnością siedząc przez 100 lat w wieży.Wykształciła mnóstwo hobby. Nie wiem, jak rzucanie butelkami błota o ścianę. Sore nara, arigataku tsukiatte morawa ne. Watashi ga tanoshiku omoeru koto o sanasu tabi ni. Ne, Avaro.これから私、あなたに逆らえなくなるのかしら。だってあなたはルース王家から私を奪っていったのよ。つまりロズリーヌ・フランはアバロのものになったということでしょ。それは違うわ。私の体を渦巻く力はあなたのものよ。そこを捉え間違ったりはしない。女神様のあの子にも当然敬意は払うけれどね。Nikt nie traktuje Fii jako autorytet w tej twierdzy。ええ、その通りよ。というのも命令なの。わかったわ。それじゃあ、あなたの命令を聞きましょう。だ、とにいじどにかんたばろ。了解しました。ロズリーヌ・フランは。これからの生を精一杯に努めると約束しましょう。というわけで、私はこれからあなたのことをご主人様と呼ぶことにするわね。Wystarczy kapitan。好きに生きろとは命令されたけれど。私があなたのものだということに変わりはないわ。それにその方が喜ぶかなと思ったのだけれど。Nie jesteśmy Girsiem。どうして隊長なの？To długa historia。アバロ隊長、ご主人様と呼ぶのは体を重ねる時だけにするわね。Jesteś trochę za młoda na to młoda damo。
舞い降りたる軍神の使い。To oznacza, że w tym rozdziale będziemy się nawalać. Jeszcze nie wiemy z kim, ale będziemy. Czyżby Fia legła w boju? Nie. Powiedzcie nam, jaki był wynik. Trochę przypomina to scenę z trailera, znaczy ze zwiastunu, czy jak to nazwać, z intra, o. なるほど。あなたたちが紹介を通じて人々との触れ合いを求めているのは、女神様の力がそうやってたまるからなのね。Taki jest nasz biznesplan。Dobra. Mamy nową miejscówkę. Na razie nie mamy potrzeby tam iść. Musimy wrócić się w parę miejsc. Tak, muszę poczyścić te wszystkie miejscówki na 100%. Oraz mamy ten jeszcze jeden quest z Lish do zrobienia. Tym się chyba zajmiemy w najbliższej kolejności. Ale najpierw do fortecy. I... A już są eventy. Dobra. Zanim jednak się tym zajmiemy, to zobaczmy, co nowego w warsztacie. Fort Extension. Silver Key. Fort Extension. Dobra. Fort Extension. Silver Key. Co wymaga? Pearl Stone. Tego chyba nie będziemy mieli przez pewien czas. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy.
Large i fair. Okej, zróbmy po jednym. Tego nadal nie mamy. Nowe rzeczy do obrony. Spoko. Dragon Flame Hammer. Nazwa brzmi zachęcająco, ale to potrzebujemy Rim Claw. Ta, to na razie smoków jeszcze nie będziemy farmić. Bow. Łuk, który zadaje obrażenia elf. Okej, Yuichiri Nectar. Yuichiri Nectar to super rzadki przedmiot. Mogę spróbować go wyfarmić, ale już... Tak, już chyba byłem w tej miejscówce ze 3 czy ze 4 razy i farmiłem ją do końca, a i tak się nie wydropił. Więc możemy to trochę się z tym... Nie wiem, pomyślę. W przyszłości dostaniemy przedmiot, który pomoże nam w farmieniu rzadkich przedmiotów. Ale póki co jeszcze czegoś takiego nie mamy. Bone Cleaver, Thunder Damage. Mamy już jakiś cleaver, który zadaje Thunder Damage. On jest chyba po prostu lepszy. Dobra, to weźmy. Light Mist Study. Angel Feather. Jeszcze nie mamy póki co piórów aniołów. Ale chyba prędzej czy później będziemy mieli, wygląda na to. Jet Black Katana. Dark Damage. Drain 1. Bardzo możliwe, że jest przeklęta. Zróbmy dla FIA punktów. Icicle Bow. Spirit Ice Block. Ale jest coś chyba przez dłuższy czas, czego nie zdobędziemy. Grey Doll. To jest broń dla Roselyn. Ona już ma jedną, ale zrobimy kopię dla punktów. Okej, to też wymaga Remus Stone. To jest super rzadkie. To przez dłuższy czas tego nie zrobimy. Earth Shields. Beastman Claw, okej, tego nam jeszcze brakuje. Flame Shields. Okej, weźmy. Ice Wall. Chakrans. Czegoś nam brakuje. Thunder Claw, Shock Gauntlet. To jest dla smoka dobre. Ale Thunder Claw też się słabo farmi. Dancer Rope. Tak, to jest zbroja, która daje dużo evasion, ale nie dużo wytrzymałości. Zróbmy ją. War Ani Armor. To jest, ona chyba również jest przeklęta, z tego co pamiętam. Chociaż niekoniecznie, bo tylko Berserk daje. Plenisha Armor, Mythical Funk, okej, czegoś nam brakuje. Necris. Dobra, później to weźmy. Dancer Shoes. Okej, to chciałbym zdobyć, ale Silver Feather mi brakuje. To będę musiał to wyfarmić. To Dancer Shoes z Dancer Rope ma synergię. Kaiser in Boots. Enchanted Shield. Zróbmy jedno na razie. To tak, to też brakuje nam rzeczy. Cleas Shield. Azure Stone, nie mamy nic takiego. Ares Ring zwiększa siłę. Tu, czym się to różni od Veteran Ring albo Knight Ring? Nie wiem, i tak mało używamy Veteran, to użyjmy. Rampart. Dobra, Sky Neckle, okej. Skynekle to już jedno mieliśmy. Barrier Ring, ciach. Skills Institute, Defense Mining, Skill Proc Chance plus 1. To nam się przyda. Poza tym mamy trochę jeszcze innych rzeczy, jak kościół. Okej, to będzie fajne. Refined Stone trochę do tego potrzebujemy. Ale plus 5% do leczenia to fajnie. Item Sell Value, mech. Ale właśnie, część z nich ma... Fancy Red House. To chcemy. Natychmiast. Refined Stone. Gdzie jest Refined Stone? Potrzebujemy 3. Potrzebujemy tego 9. Yes. Dobra.
Fancy Red House. Tych rzeczy mniej nam interesuje, ale koniecznie chcemy to. Dobra, a czy zwiększyły nam się limity dla poprzednich poziomów? Że na przykład Red House? Nie. To szkoda. Dobra. Jakiś event pewnie zaskoczy. Tak, ciężko będzie tu zmieścić jakieś formacje, ale jakieś pojedyncze budynki możemy tutaj postawiać. Dobra, zapomniałem, że to już mam skończoną tą formację, że nie potrzebuję aż tak bardzo tego, ale dobra, nieważne. Stawmy tutaj ten fancy red house. Gdybyśmy mieli jeszcze jeden tutaj, to byśmy mieli kolejny bonus formacyjny. Właśnie, ile mamy już fire? Fire resistance plus 1. To brzmi fajnie. Tak, zastanawiam się, czy dla innych przydałoby się porobić też, żeby mieć dodatkowy fire resist, znaczy dodatkowe resisty. Ale tak średnio mnie to na razie interesuje. Dobra. Tego nie będziemy robić. Tam chyba w pewnym momencie przyjdzie ten gość i chyba nam nakrzyczy, że mu nie zrobiliśmy tego czy coś. I... Albo Nea Steela już nam się skończyła. Generalnie tak, w tym rozdziale dużo rzeczy się odblokowało. Tak, które trochę nam brakuje surowców na nie. Więc tak, w międzyczasie pewnie zrobię jeszcze parę sesji farmienia, żeby pozdobywać tyle surowców, ile mogę z tego, co potrzebujemy. Ale tak, spójrzmy jeszcze do sklepu. Momencik. Mirtilowe tarcze chciałem zobaczyć, bo zużyliśmy je, a chciałbym mieć w zapasie jedne. Okej, w sam raz mamy. Tak, zużyliśmy jedne, wolałbym mieć za zawsze opcję ataku Void. Dobra, czy możemy coś ci sprzedać? Coś możemy. Dobra, mamy dużo kasy. Jeżeli będę potrzebował matsów na budowę budynków, to raczej będę od niego kupował. Przy okazji uzupełnijmy itemy trochę, czego nam brakuje. Ciekawe, że to tylko jedno ma. Dobra, nieważne. Zwiększmy zapasy wszystkiego. A nie, czekajcie, to jest sel. Zwiększmy zapasy wszystkiego do, nie wiem, do... No przynajmniej 5. Te różne rzeczy po prostu czasami się przydają. No dobra, suplementy, SPM-ech, Hit Salp czasami może się przydać, Evasion, Intelligence, Speed Salp zwiększa Agility, Critical Salp to też się czasami może przydać. Dobra. Poza tym... Mirtilowy miecz też może się przydać czasami. Poza tym Diet już nie będzie, do końca gry nie kojarzę, żeby będzie miał jakieś ciekawe rzeczy. O, chociaż Mirtilowa tarcza, to jest coś nowego. Mirtil Chainmail. Okej, to może być upgrade dla Varo. Nie pamiętam, żeby Diet coś jeszcze miał do końca gry ciekawego, takiego przedmioty w jego sklepie raczej rzadko coś
ciekawego w naszą... Momencik, dobra. Zobaczmy się jeszcze, przyjrzyjmy naszej nowej postaci. Roseline. Walczysz lalkami, które dają ci... Nie dają ci czarów. Masz coś takiego jak Unmatched Spirits, Grants Teleport, Turn Undead, Spirit Barrier 3. To się przydaje, bo tak. Teleport to już widzieliśmy u duchów, że potrafią przechodzić przez ściany. Mamy dwie lokacje, w których będziemy musieli to użyć, żeby je zdobyć 100%. Turn Undead to na wszystkich atakach całkiem spoko, gdyby nie to, że zazwyczaj undead mają również wytrzymałość na dark, na jej główny czar. Na szczęście ona ma też Magic Bullet, który zadaje Void Damage. Więc teoretycznie byłaby całkiem dobra w rozwalaniu nieumarłych. Problem jest taki, że nie wiem, czy spotkamy jeszcze jakieś nieumarłych do końca gry. A tych, których spotkamy, będziemy chcieli jeszcze połapać trochę Ikei dla Yuiki, żeby ich podszkolić, więc to nam nic nie daje. Dobra. Ale poza tym, inteligencja 36, całkiem spoko. I to bez Sage Medal. Jej obrażenia Dark mogą czasami być problemem, bo dużo potworów ma odporność na Dark. Tak, a jej Magic Bullet ma range tylko 2. Więc tak... Problem jest też taki, że jej ulepszona broń jest dosyć droga. Znaczy dosyć ciężka w zrobieniu i nie wiem, kiedy w ogóle można ją w ogóle zrobić. Dobra, ale poza tym przyda się do teleportacji i ma jeszcze dwóch, tak, mamy dwa nowe summony. Dancing Puppet. Ma Mining. To może się przydawać również, bo mamy drugą osobę, która potrafi przywoływać summona do miningu. Więc w jednej turze możemy dwa razy więcej rzeczy ogarnąć. Ma Search, Mining, Lockpick, więc przydaje się bardzo do skautowania, zwiedzania rzeczy. Ma też atak specjalny Spirit Slash. Tak jak przy Yuiki nie możemy im zmieniać ekwipunku. Ma Void Rain, to jest atak combo z drugim duchem. Ma Resurrect, ma Dark Blessing. To chyba zwiększa obrażenia Dark, nie jestem pewien w sumie. Interdimensional ma latanie oraz teleport. Dobra. Bardzo przydatna, jeżeli nie do zadawania obrażeń. 30 siły nie jest jakoś super dużo. Jego główny atak również zadaje Dark obrażenia, więc jak coś jest odporny na Dark, to on odpada. Kompletnie. Więc tak, jeżeli nie do zadawania obrażeń, to na pewno do zwiedzania lokacji będzie bardzo przydatny. Love Puppet, Himer, również troszkę ma problemów, bo głównie zadaje obrażenia Dark, tak jak drugi duch. Więc jak coś jest odporne na Dark, to do widzenia. Ale tak jak on też ma latanie, teleportację, ma specjalny atak przy nim, ma Resurrect i ma leczenie. I to... bardzo przydatne. Ma zasięg 4 w porównaniu do naszych obecnych czarów, które mają zasięg 2. Tak, to bardzo łatwo można ją gdzieś przywołać i zazwyczaj będzie miała zawsze do kogoś zasięg, żeby kogoś uleczyć. Więc tak, nawet jeżeli nie będziemy wykorzystywać jej do zadawania obrażeń, to zawsze to do leczenia ona się również przyda. Dobra, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o naszych nowych kompanów. Dobra. Trochę mamy już czasu w tym odcinku, więc nigdzie się już do Dungeona nie udamy, więc zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy do pogadania. To mnie ciekawi. Nie pamiętam, kto teraz by nas odwiedzał. Chyba, że to Wacław znowu. A może to ten gość? To ten gość. Nope. なんだと依頼を受けたではないか。 Too bad。 何様のつもりだ。
貴様は苦しむためにもっと苦しめというのか。こんな紹介潰れちまえ。Tak, przy wyjściu gość nie był zbyt przekonujący. Właśnie, zobaczmy co teraz się zrobi, jak zrobimy ten Phantom Grass. Bo będzie mnie to wkurzać przez resztę gry, że to będzie tutaj wisiało. Nadal się odpala event, że mu to dajemy? Okej. Okej. To nie wiedziałem, że wystarczyło to zrobić i nic się złego nie wydarzy. Mam nadzieję, że nic się złego nie wydarzy. Dobra, Fia czy Kisnir? Kisnir, przerażasz mnie swoimi świętami. Może Fia będzie miała coś ciekawego. アバロ君、いいからこの神様に全部話してみたまえ。お、ね。お、ね。 変わらずだね、アバロ君は。このフィア様には全てお見通しなのだよ。だってアバロを通して全部伝わってくるんだもん。 要するにカトリトちゃんは 竜として成長するより先に人として成長しちゃったんだよ。わからないかな。体だけ人間の思春期並みに成長しちゃったんだよ。おまけに変身した初めての記憶が 初めて意識する男性に、あられもない姿で抱きしめられてるところだなんて。カトリトちゃんもそれは分かってるんじゃないかな。アバロが自分を助けるために必死に走ってきて抱き止めてくれたって。 Jest chyba zbyt dramatyczne przedstawienie sytuacji w wykonaniu Fii. Dobrze, że umiesz czytać jej w myślach, Fia. カトリトちゃんを一人前の大人にするの。 Fia z naszym Alfonsem. Mm.
冗談はそのくらいにして、いや冗談じゃないんだけど、うん、私としてはやきもきしちゃうけど、でもアバロとカトリトちゃんが今よりもっと心を通わせてくれたら嬉しいよ。っていうかカトリトちゃんは大人になりたがってるんだから、男なんだからやっちゃえ、オタオタするな。それなら大丈夫だと思うけどな。まあアバロのやりたいようにやればいいんじゃないかな。Nie, Fia, nie powinnaś kurwić Avaro w ten sposób. Kinasei da yo. Sore ja, ganbatte ne. Avaro, chotto ii daro ka? Dobra, żałuję, że tego odpaliłem. Pamiętacie ten pierwszy czy drugi poziom wieży, jak postawiliśmy Katorit przy Avaro i ona się zaczerwieniła i potem się speszyła? Tak, Fia przyszła do nas, żeby wytłumaczyć nam, że ta dorosła Katorit się w nim zabujała i że powinien spełnić swoje obowiązki jej apostoła wobec Katorit. Wiecie, to jest ta gra, to... Trzeba mieć wyrozumiałość. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze szybko, co Kisnir ma do powiedzenia. Chociaż mam nadzieję, że pies już nie będzie potrzebny. の中心をずらさぬよう意識せよ。は、注意します。1、2、そこ遅れてるぞ。ありがとう。ちょうど喉が渇いていたところだ。それにしてもずっとそばにいたのだな。このようなものを見ても面白くなかっただろうに。すごかったよ。私も混ざりたかったくらい。えい、うっちゃや。フィア殿、握り方が違いますよ。それでは怪我をしてしまいます。え、そう？こうかな。えいや、違うって。こうだよ、こう。お前のは硬すぎるんだ。フィア殿、俺のやり方を試してみてください。難しいよ。正しいやり方なんてあるのかな、これ。空いた時間に少しだけだ。騎士団本体を離れたからといって腕が鈍ってはいけないからな。ああ、まだ私は留学騎士団に所属している。兵を預かる三等各省の任についているが、
相変わらず触覚という立場だ。No to nie wiem, czego nie zmieniłaś zdanie po tym, jak zamordowaliśmy członka, tak, dziedzica tronu. Taśkani, 今の私はインフルース王国へ忠誠を誓っているとは言えない状態だな。ギルシュ殿下はお隠れになられた。留学騎士団もいずれ違うお方が引き継ぎ、団員や規則、もしかすると断面すら変わってしまうかもしれない。そうなれば一階の確証である私はもう団員ではいられないだろう。Może pora na przebrandowienie. Mina wa sorezore, zisien ga omou michi o susumu yo da. Koko ni nokoru ishi o miseru danin mo sukunaku nai.今城塞を離れる選択肢は私の中にない。これもいい機会だと思う。ここで主君を定めることになるだろうな。グアラクーナ城塞に身を埋める覚悟はもう持っている。すでに私はこの城塞を大切な故郷だと認識しているのだ。そうなるとあとは仕えるべき主君のみだ。この城塞の代表、そして皆を導くべき存在は、そうなるな。え、なになに？私を呼んだ？へえ、それじゃあ神の代行者として決断し指示を出すアバロも十二分に資格があるんじゃないかな。ああ、神に仕えるというのは名誉あることだと思う。それが自身も認める人柄や能力の持ち主であるならばなおさらだ。Wygląda na to, że Fia jest łasa na jak to się mówi, pochwały tylko od facetów. Fia wa watashi ga tsukaeru beki dewa nai to handan shite iru no daro ka? Sou ja nai yo. Keredo kore wa kami toshite no yogen kana. Kitto Kisunil-san wa Avaro o erabu yo. Brzmi jakby Fia znowu nas alfonsowała.先生をいたしますので。あ、大丈夫だよ。あと言葉遣いもかしこまるの禁止ね。今まで通りでいいよ。そうか。まあ、być trochę bardziej formalne i uroczyste, Fia。あ、それとキスニルさんとは使徒の契約をするわけじゃないからね。立場はアバロの方が上だと思ってくれていいよ。Nie, nie jesteś aż tak specjalna, Kisnir. Moja stoła jest Avaro, tak? Tak, tak. 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 Tak, tak.
早速だが私は何をすればいいだろう。希望としてはそばに控え護衛の任を賜るのがいいが。フィアは już jej iki jako bodyguardów. そのままでみんなのために頑張ってくれれば嬉しいな。できればアバロを支えてあげてね。使徒は私自身と同義だから、アバロの役に立つことは私の役に立つのと同じ。Nie, dzięki. Już mieliśmy jej wsparcie i tak troszkę mało było przydatne. Ona zdecydowanie próbuje znowu wyalfonsować Avaro. アバロを支え、かつ役に立つ方法か。一つ確認したい。フィアの神としての性質は他者とのつながりを重視するといったものだろうか。そして他者との深い絆が力となるのか。そして神の使徒はアバロンのみ。見えてきたな。私が最初に主君へ捧げるべき力が何なのか。Nie, Kisnir wcale tego nie powiedziała. Nie, dobra, Kisnir.騎士の役割とは主君の道を支え作ること。何も戦闘だけが騎士の道ではないということだ。うん、アバロならば大丈夫だな。何、必要なのは私の覚悟だろうということだ。訓練に戻る。それではな、アバロ。主君を支えるべき者同士、共に手を取り、協力し合おう。A, wiecie co? O co to w tym chodzi? I wiecie dokładnie, jak to się skończy. Kisnir prowadziła trening na placu z rycerzami, potem przyszedł Avaro, zaczął ją zagadywać. Zapytał się, jak widzi swoją rolę w tych Dragon Squad Knight. Dragon Knight Squad. Po tym, jak zamordowaliśmy następcę tronu, i powiedziała, że w sumie pewnie oficjalnie zostaną z tego wyrzuceni, ale ona i wszyscy rycerze, którzy zostali w fortecy, i tak będą służyli, powiedzmy, w tej drużynie, która jest w rycerzy, bo i tak, znaczy tutaj w fortecy, bo i tak już większość powiązała swoje losy z tą fortecą i raczej tu zostanie. Poza tym złożyła przysięgę lojalności Fii, a Fia powiedziała, że w sumie okej, może składać przysięgę, ale Avaro jest jej przełożonym. A potem zasugerowała, że niedługo będzie scenka hentai z Kisnir. I będzie. Ale nie dzisiaj. Dobra, a w następnym odcinku udamy się tutaj ten quest dla Lish zrobić, ponieważ tak ładnie nas poprosiła o to. A potem, cóż, jest trochę farmienia, które muszę odrobić, zanim będziemy mogli z czystym sumieniem ruszyć dalej z fabułą. A, właśnie, jeszcze jest jedna rzecz. Duchy również można trenować. Więc te wszystkie
te wszystkie potworki niskopoziomowe, które nie za dużo mi zostało, możemy ich użyć mniej więcej tutaj, żeby coś im dać. No nie wiem, jeszcze zastanowię się. Jeżeli chciałbym ich dobrze wyszkolić, nowe nasze duszki, to musiałbym znowu troszkę pofarmić potworów, żeby im podnieść statystyki, bo bez tego troszkę będą ociągać się z tyłu. Zobaczę, bo to jest... Łapanie potworów jest cholernie żmudne. Więc pomyślę nad tym. Okej, a póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!